Cześć moi drodzy, z tej strony Marcin, witam Was bardzo serdecznie i dzisiaj będę miał dla Was coś troszeczkę nietypowego. Sprzęt jak na razie niezbyt powszechny na moim kanale, czyli urządzenia sieciowe. Ale nie byle jakie urządzenie, ponieważ bardzo ciekawe, nawet jak dla mnie, czyli osoby, która sieciówką się na co dzień nie zajmuje i interesuje się tym jedynie prywatnie. Po prostu korzystam z takich rzeczy, a tym razem przyjdzie mi przetestować bardzo fajny wynalazek. Oto on, jest to produkt firmy Fritz, część grupy AVM, jest to Powerline 1000E. Czyli bardzo ciekawe rozwiązanie, dzięki któremu możemy poprowadzić internet poprzez sieć elektryczną. Słyszałem o tym już nieraz, Wy pewnie też, natomiast w końcu uda mi się przetestować to we własnym zaciszu studia, dlatego powinno być ciekawie. Zrobimy różne testy, zobaczymy jaka jest prędkość internetu, zobaczymy jaki jest zasięg. Mam kilka fajnych pomysłów, jak przeprowadzić testy, więc recenzja powinna być ciekawa. W każdym razie brzmi super, ponieważ nie musimy kuć ścian, rozbudowywać instalacje internetowe, ciągnąć kabli gdzieś po ziemi. Wystarczy mieć instalację elektryczną, a gniazdek elektrycznych raczej w domach nie brakuje, więc zawsze możemy sobie to wpiąć i podłączyć do komputera. Tak więc w teorii brzmi super. Jeśli w praktyce wyjdzie to równie fajnie, to powinien być prawdziwy hit. I powiem Wam, że nie mogę doczekać się w tym przypadku testów tego, jak to wyjdzie. A jeśli interesują Was ceny tego urządzenia, to sprawdzicie je sobie w opisie filmu, a tymczasem zaczynamy rozpakowanie. Przed nami niezwykle ciekawe urządzenie od firmy Fritz. Jest to Powerline 1000E. Czyli zestaw dwóch adapterów, które podłączamy do gniazdka, czyli po prostu do sieci elektrycznej i w ten sposób od jednego takiego adaptera do drugiego prowadzimy sygnał internetowy. Bardzo praktyczna rzecz, ponieważ pozwala na dostęp do internetu w miejscach, gdzie chociażby nie mamy podciągniętej instalacji. Nie trzeba kuć ścian, nie trzeba też przeciągać kabli w jakichś widocznych miejscach. Tak więc bardzo fajna alternatywa. Z jednej strony mamy Wi-Fi, ale nie wszędzie Wi-Fi sięga. Też ma ograniczony zasięg. Jeśli pomieszczenie jest dalej, mamy duży dom, zdarzają się po prostu sytuacje, gdzie takie coś może się przydać. Do Wi-Fi możemy zawsze kupić wzmacniacz sygnału, ale wzmacniacz też swoje kosztuje. Cenę tego gadżetu, pamiętajcie, sprawdzicie sobie w opisie filmu. Natomiast czego tutaj się dowiadujemy? Widzimy same urządzenia. Prędkość 1200 megabit na sekundę. Technologia MIMO oraz szybka sieć LAN. Łatwe uruchomienie, zobaczcie, w trzech krokach możemy to podłączyć i użytkować. Czyli jeden z odbiorników podłączamy przy routerze, a drugi gdziekolwiek chcemy, po prostu do gniazdka elektrycznego i podłączamy pod komputer, konsolę, telewizor, jakiś smart TV, cokolwiek tam mamy i z wszystkim to nam będzie działać. Jak będzie z zasięgiem, oczywiście okaże się, zaraz zobaczymy, czy może będzie gdzieś w specyfikacjach, więcej o technologiach. Zobaczcie, też tu mamy wszystkie zalety i mamy instalację bez oprogramowania, tak więc bardzo fajnie i mamy szyfrowane połączenia. Z tyłu pozostałe informacje, natomiast jak będzie z zasięgiem, to zobaczymy, bo nigdzie tutaj nie wyczytałem. Ja tutaj mam zawartość opakowania, wymagania systemowe, gniazda 230 V i z tego co kojarzę, musi tutaj być trzyżyłowa instalacja, ale już sobie otwieramy. Mam jeszcze jakieś ulotki od AVM, czyli firmy Fritz. Mam oczywiście w ofercie też różne routery, inne ciekawe rzeczy. Zobaczcie, telefony, modemy WLAN i chociażby właśnie te powerliny. Jest też coś takiego jak inteligentne gniazdko. Też bardzo ciekawa rzecz z tego, co słyszałem. Dobra. I z tyłu Fritz chwali się, ile to już dostał wyróżnień od różnych redakcji. I mamy samą instrukcję, konfiguracja. Zobaczcie, wygląda to bardzo prosto i też takie powinno być. Podłączamy tylko przewodem do adaptera z routera, a następnie przewodem z drugiego adaptera do komputera chociażby i powinno wszystko już działać. No i tak jak mówiłem, też telewizory, konsole, inne rzeczy bez problemu. Dobra, dowiadujemy się jeszcze, że średni pobór mocy jednego adaptera to 3 W, więc niewiele. Natomiast co do tego zasięgu, to tutaj nie doczytałem. Nie wiem, czy producent podaje. Po prostu zobaczę w testach, jak to wyjdzie. Mam zamiar to sprawdzić w trzech miejscach różnych. I już widzimy same urządzenia. Faktycznie do instalacji trzyżyłowej przeznaczone. Oczywiście produkcja niemiecka, więc solidne. Ładnie wykonane. Mamy wejście na RJ, czyli podłączenie
tego przewodu internetowego. Fajny front, dość dobrej jakości tworzywa. Mamy wentylację też, chociaż urządzenie pewnie dużo się nie grzeje. Mamy też kontrolki oraz przycisk. Drugi adapter wygląda dokładnie tak samo, nie ma żadnych różnic. I coś też mamy, moi drodzy. Ok, czyli po prostu okablowanie. Dwa przewody, żeby nam to wszystko już połączyć w sieć kompletną. Już tylko z ciekawości zobaczę tak plus minus długość tego. No powiem Wam, że całkiem dobrze, bo jakieś 1,5 metra, może troszeczkę więcej nawet, więc spokojnie i do routera wystarczy i potem od drugiego gniazdka do komputera też powinno bez problemu u mnie sięgnąć, wystarczyć. Tak więc co, bierzemy się za testowanie tego w warunkach domowych i zobaczymy, jakie będą prędkości przede wszystkim, jaki będzie zasięg tego internetu i wszelkich odpowiedzi szukajcie w recenzji, która już niedługo. Pamiętajcie, ceny sprawdźcie w opisie filmu, a na dzisiaj pozdrawiam Was, cześć!